Najnowsze karty dźwiękowe, Soundblaster Z. To jest nowe podejście do audio, nowe karty. Jak wszyscy wiedzą, Creative to Soundblaster. 25 lat historii dźwięku komputerowego. Pierwsze karty sprzedawały się w ilościach milionowych. Do dzisiaj szacujemy, że na rynku działa około 400-500 milionów kart Soundblaster. Tyle zostało sprzedanych. Także są to rzeczywiście bardzo, bardzo duże cyfry. W zeszłym roku, dwa lata temu, została wprowadzona karta Recon 3D, która miała przyjęcie na rynku, powiedzmy, bez rewelacji. I idąc trochę za głosami naszych użytkowników, naszych konsumentów, Creative postanowił stworzyć nową kartę o bardzo wysokich parametrach, tworząc kartę, która tak naprawdę nie ma sobie równych teraz na rynku. Tak naprawdę Soundblaster Z to są trzy karty. Soundblaster ZXR, Soundblaster ZX i Soundblaster Z. Oczywiście ZXR to jest ta najbardziej wypasiona, górna półka, która się składa z tego zestawu, który tu widzimy, czyli karta, nazwijmy to płyta główna. Główna karta nasza, która jest podłączana do slotu PCI Express, nowy czterordzeniowy procesor dźwięku. Oczywiście wszystkie podłączenia takie, jakie trzeba, w złocie, także mamy wejście nawet na studyjne duże mikrofony. Ta karta jest płytą główną, głównie służy do odsłuchu i do grania muzyki, do grania audio. Karta druga, córka tak zwana, już bez oczywiście PCI-u, podłączana też na śledziu, ale podłączana kablem do karty głównej, ze wszystkimi podłączeniami, łącznie z optycznymi. To głównie służy do tworzenia muzyki i do zapisywania dźwięku. Ciekawa rzecz, że obie karty są wyposażone w ten sam procesor czterordzeniowy, co daje nam niesamowite możliwości obliczeniowe i naprawdę wyjątkową jakość. Użyte, bo w kartach dźwiękowych olbrzymie znaczenie oczywiście ma sam design, projekt karty, ale też olbrzymie znaczenie mają komponenty. Tutaj w tych kartach komponenty najwyższej jakości, łącznie ze złotymi kondensatorami. Także to wszystko w kupie daje nam bardzo wysokiej jakości kartę dźwiękową z najlepszym i zapisem dźwięku, i możliwością odtworzenia dźwięku. Do tego oczywiście moduł sterujący, nazwijmy, coś, co stoi na biurku, jest podłączone kablem do karty dźwiękowej naszej, która jest wbudowana w komputer. Oczywiście poziom głośności, ale też wyjścia na studyjne ćwierćcalowe jacki, wyjścia na normalne słuchawki trochę gorszej jakości, pełna kontrola nad głośnością i nad naszą kartą, i oczywiście do tego jest dołączony cały bardzo zaawansowany pakiet, gdzie możemy sterować i zarządzać procesami i jak działa ta karta, co ona ma dla nas robić, czy zapisywać dźwięk, czy go odtwarzać, w jaki sposób, czy mamy coś z dźwiękiem go przetwarzać, czy morfować. Możliwości są nieograniczone. Jeśli chodzi o parametry techniczne, to myślę, że najlepiej by było jednak wejść na stronę soundblaster.com. Tam jest dokładnie opisana całe wszystkie funkcje i dane techniczne tej karty. W każdym razie zostało poprawione oczywiście SNB, czyli Sound to Noise Ratio, zostało podniesione do 128. Niektóre z tych parametrów są naprawdę bardzo, bardzo wyżyłowane. Wydaje nam się, że ta karta rzeczywiście spełni wszelkie oczekiwania nie tylko amatorów, którzy się zajmują dźwiękiem, ale także półprofesjonalistów i profesjonalistów. Spodziewamy się, że już, myślę, koniec października te karty będą w sprzedaży.